Panie burmistrzu, dzisiaj się spotykamy no, w miejscu szczególnym. Nigdy tutaj jeszcze nie rozmawiałem z żadnym z panów burmistrzów. Jesteśmy w Sielpi, na terenie ośrodka ZHP. Na ten temat właśnie na ostatniej sesji no, troszkę wybuchło pewne, bym powiedział, zamieszanie. Dotyczyło ono propozycji pana wykupienia ośrodka, ponieważ grunty należą do gminy, a tutaj te wszystkie zabudowania, obiekty niestety jeszcze nie są własnością gminy. Proszę powiedzieć, po co pan to wykupuje? Są różne głosy, że to jest w stanie fatalnym, że szkoda pieniędzy, że bierze się kredyty, a kupuje się nowe obiekty. Bardzo proszę o przybliżenie tego problemu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Poruszył pan wiele wątków tej sprawy. Może zacznijmy od tego, że jesteśmy w przepięknym miejscu, które to miejsce od dawna było w posiadaniu, w użytkowaniu przez naszą lokalną konecką społeczność. Nie tylko w posiadaniu, ale był też czynny udział naszej społeczności w budowie tego właśnie ośrodka. Co do kontrowersji na sesji, największe kontrowersje budziło to, że dzieje się to w tak szybkim tempie. Natomiast to szybkie tempo było podyktowane kilkoma względami. Dzień przed sesją dopiero podpisaliśmy porozumienie z główną kwaterą Związku Harcerstwa Polskiego. Natomiast ja jestem przyzwyczajony do wysokiego tempa pracy i chciałem, aby jak najszybciej ta sprawa, kolejna sprawa dotycząca miasta i gminy Końskie, została uregulowana. A sprawy własności, jak wiemy, są sprawami najważniejszymi, ponieważ one otwierają drogę nie tylko do możliwości inwestycyjnych, ale także możliwości użytkowania i czerpania pożytków z tego ośrodka. Jeśli gmina Końskie weszła w niego w posiadanie przed sezonem wakacyjnym, a wiemy, że Sielpia w wakacje przynosi największe dochody, to będziemy jeszcze jako gmina mieć pożytki przez ten sezon. Gdybyśmy to odwlekali, sezon byłby stracony, a pożytki z czerpania z tego terenu trafiłyby do kogoś innego. Myślę, że to uzasadnienie większość radnych przyjęła. Cieszę się z tego powodu i bardzo dziękuję. Jesteśmy też tutaj dzisiaj po to, żeby pokazać, jak piękny to teren, w jakim stanie i jak to wszystko wygląda. Oczywiście, że każda własność wymaga nakładów i gmina Końskie też takie nakłady będzie ponosić, bo to, żeby turyści byli w gminie Końskie, no to muszą przyjechać w miejsca piękne, zadbane i o standardzie europejskim. Myślę, że do takich standardów będziemy dążyć. No rzeczywiście tutaj te obiekty, obok których stoimy, w pobliżu ich, wyglądają przynajmniej na zewnątrz bardzo przyzwoicie, bardzo, bardzo ładnie i estetycznie. No podejrzewam, że i wnętrza są w nie najgorszym stanie, a to przecież już funkcjonuje, sezon się rozpoczął i tutaj już są chyba dzieci i młodzież, wypoczywają. W tej chwili jest grupa 100 dzieciaków, którzy wypoczywają na terenie miasta i gminy Końskie. Na następny turnus planowany jest przyjazd 140 dzieci. Są to dzieci spoza terenu gminy Końskie. Także, proszę państwa, nie tylko promocja naszego miasta, ale i pieniążki, które wpływają do naszej kasy. Teraz może zrobimy maleńką przerwę i przeniesiemy się w inne miejsce tego ośrodka. Panie burmistrzu, będziemy kontynuować rozmowę. Tak, panie redaktorze, przeniesiemy się, żeby pokazać też mieszkańcom historyczny pomnik, który znajduje się na terenie tego właśnie ośrodka, jak również pawilony, które też należą właśnie do tej nieruchomości. Panie burmistrzu, przemieściliśmy się już, jesteśmy w innym miejscu, właśnie w centrum tego ośrodka ZHP na Sielpi. Tutaj w tle za nami jest jakiś pomnik. Jest pomnik poświęcony inicjatorowi budowy tego ośrodka, panu druhowi Alfredowi Wiktorowskiemu, który zainicjował całą akcję, która trwała w zasadzie od lat 60. aż do lat 70., gdzie ten ośrodek powstał. I dzięki temu funkcjonowała tutaj szkoła instruktorska. Był to ośrodek całoroczny, który służył nie tylko młodzieży, ale również i nauczycielom szkolącym się i doskonalącym swoje umiejętności pedagogiczne. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajdują się trzy pawilony. Te trzy pawilony, jak i również stołówka, która znajduje się w tamtym miejscu i cała infrastruktura też wchodzi w zakres całej tej transakcji, którą podpisaliśmy z główną kwaterą Związku Harcerstwa Polskiego. Chciałbym dodać, panie redaktorze, że całość tej nieruchomości zabudowań została wyceniona na 616 tysięcy złotych. Udało nam się wynegocjować kwotę 230 tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę wpływy, jakie ośrodki uzyskują, a jak również ceny nieruchomości czy wartość mieszkań, bo przecież wiemy, że normalne mieszkanie w bloku kosztuje w granicach
granicach 200 tysięcy złotych, to biorąc pod uwagę skalę tego obiektu, oczywiście wymagającego nakładów, jak i każda nieruchomość, czy każde mieszkanie, czy każdy dom wymaga opieki, remontu dachu, wymiany okien, ale to są naturalne rzeczy i myślę, że wszyscy to doskonale rozumieją. Radni wyrazili zgodę na Pana propozycję wykupienia tego ośrodka. Proszę powiedzieć, kiedy podpisanie już końcowych, ostatecznych dokumentów i kiedy gmina przejmie już, formalnie przejmie ten ośrodek. Czekamy na udokumentowanie przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego uregulowania wszystkich należności związanych z energią, wodą, jak również innymi zobowiązaniami ciążącymi na tej nieruchomości. Jeśli te dokumenty zostaną dostarczone, to wtedy natychmiast przystępujemy do podpisania aktu notarialnego. Panie burmistrzu, wróciliśmy z Sielpi, pięknego miejsca wypoczynku, nie tylko dla Konecczan, ale mam nadzieję, że będą z całej Polski tam zjeżdżać w Czasowicze w tym sezonie. Kontynuujemy naszą rozmowę. Drugie pytanie, jakie chciałem Panu zadać, dotyczy podpisanej ostatnio już, no właśnie, już notarialnej chyba umowy, notarialnych dokumentów ostatecznych z państwem tarnowskimi. I w związku z tym chciałem zadać pytanie, o które mnie również pytają internauci, mieszkańcy, dlaczegoż to jeszcze przed dokonaniem ostatecznego podziału geodezyjnego, czyli wydzielenia części gminy konkretnej i części pana Mączyńskiego, który zakupił wcześniej dwa obiekty, czyli świątynię grecką, a nie rzymską, tak jak napisano na forum, i oranżerię egipską, a już buduje, odkupił od gminy dokumentację i wymienia, czyli no, buduje ogrodzenie, jakby można było powiedzieć, od strony ulicy Zamkowej. Jednym się to podoba, jest to pewnie większość, a inni tutaj mruczą, że to chyba jest niezgodne z prawem. Co do ogrodzenia w parku, proszę Państwa, w akcie notarialnym nabyliśmy udziały w nieruchomości, czyli praktycznie i państwo mączyńscy, i gmina Końskie, czyli mieszkańcy miasta i gminy Końskie mają udziały w parku. Tak naprawdę park imienia Tarnowskich jest w tej chwili parkiem imienia mieszkańców miasta i gminy Końskie, bo to z naszych wspólnych pieniędzy dokonaliśmy tego zakupu i z tego się ogromnie cieszę. Cieszę się też z tego powodu, że udało się porozumieć z panem Mączyńskim, który część inwestycji wziął na siebie, odkupił od gminy dokumentację na wykonanie tej części ogrodzenia parku i zapłacił za to 7380. Więcej niż gmina zapłaciła, także odsprzedaliśmy tą dokumentację z zyskiem, a jednocześnie nie ponosimy kosztów na wykonanie tego ogrodzenia. Natomiast pozostała część, która przylega do naszych działek od strony ulicy Partyzantów, jest dokumentacja. Za chwilę będziemy też przystępować do procedury przetargowej i będziemy tą inwestycje też realizować. Panie burmistrzu, ja jeszcze zapytam o taką rzecz. Czy to, co robi pan Mączyński, to jest zgodne z prawem? To znaczy, czy on może samodzielnie taką decyzję podjąć, bo to jest współwłasność. Więc ja rozumiem, że chyba państwo się porozumieliście co do tego jako współwłaściciele. Proszę państwa, państwo Mączyńscy przed nabyciem przez miasto i gminę Końskie części tych nieruchomości swój udział nabyli już wcześniej. Także my przystąpiliśmy do tak jakby części zastanej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię prawną, to zarówno jest pozwolenie na budowę, jest prawomocna decyzja w tej sprawie, jak również jest decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na taką inwestycję w części odtworzeniową, w części remontową. Że wszystko jest zgodne z prawem i przebiega nie tylko w porozumieniu, ale w oparciu o prawomocne decyzje. Dziękuję bardzo. Myślę, że to troszeczkę rozjaśni umysły tych wątpiących naszych widzów i internautów. Panie burmistrzu, ostatnie, trzecie pytanie. Dotyczy ono tych nieszczęsnych, mówię nieszczęsnych po raz drugi, jak rozmawiamy na ten temat, przyłączy, ponieważ naprawdę jest duży hałas wokół tego problemu. Na forach internetowych przeróżne rzeczy tam są wypisywane. Ludzie mają pretensje i do pana, i do poprzednika, do pana burmistrza Obratańskiego. Padają jakieś kwoty, 11 tysięcy, 5 tysięcy, pytają, kiedy wreszcie dowiedzą się ludzie, ile mają zapłacić za te przyłącza faktycznie, formalnie, jakie to będą kwoty. Co by pan mógł tutaj odpowiedzieć?
Odpowiem tyle. Projekt bardzo ważny dla miasta i gminy Końskie musi być zrealizowany i będzie zrealizowany, także nie ma żadnego zagrożenia projektu. Przyłącza są bardzo ważnym elementem tego projektu i gmina Końskie dołoży wszelkich starań, żeby je wykonać. Natomiast prawdą jest to, co burmistrz Obratański napisał w liście, że faktycznie, historycznie rzecz biorąc, no, trwa to już bardzo długo, od 2003 roku praktycznie i no, od tego roku do 2010 roku, kiedy się budowy zaczęły, no, nie zostały przyjęte żadne mechanizmy faktyczne poza rzuconymi kwotami, które nie wynikają w żaden sposób z wyliczeń i nie został żaden mechanizm przyjęty. W tym momencie pracujemy nad skonstruowaniem takiego przepływu finansowego, który pozwoli jednocześnie ponieść jak najmniejsze koszty mieszkańcom, bo doskonale rozumiemy, że jest to duży ciężar, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że wykonawca, który tą inwestycję wykona, czyli fizycznie wykona te przyłącza, wykona je za określone kwoty i te pieniądze musi otrzymać. Jeśli nie otrzyma je wprost od mieszkańca, u którego na działce to przyłącze jest wykonane, to będzie musiał mieć zapłacone z innych źródeł. Jeśli będzie to dofinansowane przez miasto i gminę Końskie, no to też to są nasze wspólne pieniądze i naszą rolą jest zadbać o to, żeby one zostały w sposób prawidłowy wyliczone i przekazane za wykonaną pracę. I tak powiem, że padają różne kwoty. Różnice i w kwotach podawanych wynikają z tego, że w każdej miejscowości, na każdej nieruchomości ten odcinek kanalizacji ma różne długości, różne są tam studzienki po drodze zamontowane, różne materiały użyte, dlatego te ceny są inne. I tak dla przykładu powiem, posłużę się ściągawką. I tak musimy rozróżnić dwa elementy. Są kwoty, które wynikają z kosztorysu inwestorskiego i są to kwoty przed przetargiem, czyli przed wyłonieniem wykonawcy. I tak dla przykładu przyłącza w miejscowości Sierosławice, średni koszt przyłącza na mieszkańcę wynosi 10 774 zł. Podkreślam, że jest to kosztorys inwestorski. Po ogłoszeniu przetargu ta kwota na pewno będzie przeważnie bywa niższa o średnio 40-50%, różnie biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich przetargów. Jednak jeśli nawet spadnie o połowę, no to wartość tego przyłącza będzie w granicach 5000 zł. W tej miejscowości, bo w innej będzie inaczej. I teraz proszę Państwa, nawet przyjmując ten schemat, o którym mówił pan burmistrz Obratański, ja doskonale go rozumiem, że naprawdę chcemy, żeby to było taniej i biorąc pod uwagę lata poprzednie, żeby to było 50%, no to z tej wartości poprzetargowej 50%, no to w żaden sposób nie będzie 1500 zł, tylko będzie 2,5 tysiąca zł. Oczywiście, jeśli taki schemat zastosujemy. I też dla przykładu podam wartości poprzetargowe, bo w kilku miejscowościach już przyłącza są wykonane, przetargi się odbyły i średni koszt, załóżmy w Rogowie wyszedł 3059 zł. Średni koszt w Prociwinie wyniósł 5843 zł. Średni koszt ze wszystkich tych miejscowości, w których już się przetargi odbyły, wynosi 3702 zł. No i gdyby teraz liczyć z tego średnią, czyli te 50% faktycznie poniesionych kosztów, bo to jest po przetargu wykonane, to kwota by wynosiła nie 1500, tylko 1850 zł. Więc żeby je rzetelnie oprzeć o konkretne wyliczenia, żeby każdy mieszkaniec wiedział, że faktycznie płaci tą kwotę nie z sufitu, tylko wynikającą z konkretnej inwestycji, więc nad tym pracujemy. A to, że nie funkcjonuje, no to przykro mi, no jeśli się przez tyle lat nie przygotowało gotowego rozwiązania, no to nie funkcjonuje w tym momencie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Thank you.